Jazz Kultury i wspaniali goście dzisiaj u nas, w naszym studiu jazz kulturowym. Paulina Przybysz, Kuba Więcek. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o waszym wspólnym projekcie, płycie, muzyce, z którą teraz przyjechaliście i u nas też gracie koncert, Kwiateczki. Kolejne wydawnictwo z serii Polish Jazz, fantastyczne. I ja chciałam zacząć tak od początku i może od Pauliny, bo Kuba Więcek już czytałam w różnych wywiadach, że znał ciebie jako artystkę, znał twoją twórczość, cenił, lubił i poważał. Natomiast czy ty wcześniej słuchałaś Kuby, znałaś go, czy po prostu zgłosił się do ciebie ktoś ze świata jazzowego z propozycją współpracy? Ja ogólnie staram się obczajać cały czas, kto gdzie co gra. Więc miałam świadomość o istnieniu Kuby. Nie miałam jakoś dobrze przesłuchanych albumów, aczkolwiek zabrałam się za to, gdy już wiedziałam, że przyjdzie nam współpracować. No, wiedziałam, że będzie to wyzwanie i faktycznie pierwsze pytanie na próbie Kuby było: Paulino, na jakich grasz instrumentach? Już wiedziałam, że nie można za dużo wymienić, gdyż będzie po prostu co robić. No, myślę sobie, że w ogóle ważnym jest w życiu artysty, żeby cały czas pracować z różnymi ludźmi, cały czas otwierać się też na tych młodych, zdolnych. I myślę, że to trzyma mnie w ogóle w jakiejś jędrności artystycznej. No właśnie, bo już też to słyszeliśmy, że wy znaleźliście jakieś takie wspólne połączenie, jakąś taką wspólnotę, czy charakterów, czy wizji artystycznych. Coś, co was oboje i osobno, i razem pewnie pcha do przodu. Wydaje mi się, że na pewno muzycznie nas dużo łączy. Bardzo nam się przyjemnie pracowało nad tym albumem. Też mamy wspólne jakieś różne dalsze zobowiązania. Także na pewno jest to jakaś taka znajomość muzyczna, która jest ekscytująca. Praca nad tym albumem na pewno była pełna wyzwań. Paulina, zarówno mi je dawała, ja jej dawałem wyzwania i po prostu były to no, niezapomniane chwile rozwoju. Przede wszystkim Kochanowski dał nam grube wyzwania, czy też Biblioteka Narodowa w Warszawie, tak, która ten projekt zamówiła jako jednorazowy występ. No właśnie, bo to jest też ciekawe. Ja zastanawiałam się nad swoją reakcją, ale proszę was właśnie o podzielenie się z nami tym, co, jakie myśli towarzyszyły wam na samym początku. Z jednej strony Kuba dostał zamówienie, na tapetę miałeś wziąć Kochanowskiego. No, rzeczywiście bardzo oryginalny pomysł w stosunku do tego, co robiłeś wcześniej. Z kolei Paulino, ty, druga perspektywa, zgłasza się do ciebie muzyk jazzowy z Kochanowskim. Jazzowy szalony. Jazzowy szalony. No ja wiedziałam, że będę musiała przyjąć tę werbalną stronę na siebie i ja uwielbiam takie wyzwania, a że tego tekstu było bardzo dużo i ja nie czuję takiego prawa, żeby ciąć, bo Kuba na przykład był gotowy ciąć. Miał tak typu, dobra, weźmiemy fragmenty, coś tam. Ja miałam, nie no, nie wolno. Nie chciała się zgodzić. Jest dzieło, trzeba wyłożyć dzieło. Nie mogę teraz skonsultować na przykład z Janem, czy moglibyśmy skrócić tę pieśń. Więc przyjęłam to bardzo na poważnie, nawet odpuściłam może temat tego, że na płycie nie wszystko jest po kolei, że te teksty nie idą po kolei, ale to może nie ma jakiegoś super znaczenia też dla odbiorcy, chyba że ktoś sobie robi bryk lektury na przykład z naszej płyty. Mam nadzieję w sumie, że ktoś na to wpadnie, tak jak dzieciaki słuchały kiedyś Mickiewicza, Żebrowskiego i Janny Marii Jopek. Tak teraz można sięgnąć po serię Polish Jazz przed maturą. Dla mnie to rzeczywiście nie było coś, co robiłem wcześniej, ale bardzo się ku temu skłaniałem. I był taki moment, że szukałem osoby, która śpiewa do współpracy i ta propozycja przyszła do mnie jak z nieba. Po prostu ten telefon, no i po prostu nie miałem wyboru. Wtedy na pewno dużo się zmieniło i też to mnie zachęciło ogólnie do korzystania z mocy ludzkiego głosu.
No właśnie, bo do tej pory w muzyce instrumentalnej się poruszałeś, tutaj już ta współpraca jednak z wokalistką to jest zupełnie inna płaszczyzna. Ale nie taka wokalistka straszna, jak ją malują. Tak, właśnie wszyscy mnie straszyli, bo Jezu, co ty się pakujesz, wokalistka. Tutaj się okazało, że po prostu Paulina jest tu najlepsza z nas wszystkich. No dobrze, a pociągnijmy jeszcze tego Kochanowskiego, bo to się może niektórym wydawać nawet takie lekko przerażające, bo ten Kochanowski kojarzy się pewnie ze szkołą, taki przykurzony trochę. To naprawdę duże wyzwanie, żeby na tapetę wziąć taki tekst. Rozmawiamy tutaj o pieśni świętojańskiej o Sobótce. Mm-hmm. No przede wszystkim w ogóle ciężko go nawet na głos przeczytać, tak żeby te słowa wszystkie wypowiedzieć w sposób prawidłowy. Mam nadzieję, że na tej płycie jest prawidłowo, chociaż podejrzewam, że może się znaleźć jakiś językoznawca mody staro, czy mowy staropolskiej, który powie, że nie, że tak nie wolno, albo że jest jakiś zły akcent, albo cokolwiek. My to potraktowaliśmy dosyć też frywolnie, ale chyba o to chodziło, żeby dać temu taki odrzeć z patosu troszkę. Troszkę odrzeć, trochę też przysposobić jakby te teksty do współczesnych odczuć. Ja na przykład im więcej razy to śpiewałam, tym więcej czułam, o czym właściwie to jest, chociaż nie zawsze miałam pewność, że na pewno dobrze interpretuję. Natomiast okazało się, że finalnie, jak już jak gdyby ta mowa staje się taka w miarę naturalna, bo jest zaśpiewana miliony razy, to można przeżywać nawet to wszystko tak emocjonalnie, jak zupełnie normalne piosenki współczesne. No właśnie, bo pod tym językiem staropolskim okazało się, że kryją się bardzo aktualne tematy. Jak najbardziej. Przecież konflikty polityczne, w ogóle status kobiet renesansowych, ich pozycja na wsi, ich pozycja na dworze. Myślę, że w ogóle zawód pisarza jako taki, gdzie moglibyśmy w dzisiejszych czasach myśleć sobie, nie wiem, o życiu rapera na przykład. Że Jan naprawdę mógłby dużo nauczyć, albo też dużo współodczuwać ze współczesnymi artystami. Podbijał playlisty na Spotify. Dokładnie. Też jakieś takie odejście od życia dworskiego na rzecz życia na wsi. Ja też to współodczuwam, bo mieszkam sobie w lesie i jest mi świetnie. Dużo naprawdę takiego piękna i też takiego trudu, myślę, życia w rolnictwie i pośród zwierząt rolnych i upraw. To na przykład dla mnie są takie bardzo takie siarczyste rzeczy, które można jakoś tak przez siebie, przez ziarno swego umysłu przetoczyć. A czy, bo w różnych wywiadach właśnie podkreślałaś trochę też to, że właśnie ten temat kobiet jednak, no wiadomo też empirycznie był ci bliski, a też ten materiał pracowaliście nad nim, no jednak w takich trudnych z perspektywy czasu, trudnych czasach dla kobiet, kiedy mnóstwo kobiet wychodziło na ulicę, przetaczały się fale różnych strajków, więc myślę, że to mogło mieć ten dodatkowy wymiar przy pracy nad takim tekstem. Mogło też przede wszystkim czas nad takim właśnie przekładaniem tego tekstu na to, co chcieliśmy usłyszeć, przypadną na pandemiczne czasy. W zasadzie byliśmy na telefonie i na mailu i na WeTransferze, sypały się traki, milion bitów od Kuby. I cieszę się w sumie, że tak było, bo myślę, że gdybyśmy teraz dostali to zlecenie, mając różne zajęcia, różne okazje do grania, podróży i tak dalej, moglibyśmy nie poświęcić temu tyle w ogóle skupienia. A w zasadzie ten projekt spadł jako taki przeciwnudzacz, że ja naprawdę miałam się czym zająć, codziennie chodziłam do studia, codziennie przekładałam jakąś pieśń, codziennie Kuba dosyłał bity i jakby w sumie wspaniale to wyszło, bo zagraliśmy w maju czy w czerwcu, tuż po... Chyba było to przesunęło na jakiś sierpień ostatecznie. Albo coś się przesunęło, ale w zasadzie to było takie pierwsze wychodzenie z pomieszczeń do grania i nie wiem, tak sobie myślę, że to się ładnie ułożyło. Zdecydowanie. No bo to było dla mnie też taki duży czas zmiany, bo ja dopiero wtedy się zacząłem wdrażać robienie muzyki na komputerze, a nie na kartce bardziej.
i po prostu miałem na to czas. Tak, analizowałeś wtedy w ogóle pracę producencką. Tak, pracę producencką, więc mogłem też do tego projektu podejść w nowy, świeży sposób. A zacząłeś to robić już wcześniej, czy ten projekt cię troszkę... Zacząłem to robić w grudniu, czyli jakby parę miesięcy wcześniej. Więc kiedy już zacząłem Paulinie wysyłać te rzeczy, to nie były pierwsze podrygi, a już udało mi się przez parę miesięcy zdobyć trochę doświadczenia. Więc może nawet dobrze, że nie od razu. W ogóle ciekawe było to, że zaczynaliśmy od bitów, nakładanych na nie tekstu. Ty chyba nie miałaś przed oczami tekstu, tylko po prostu stworzyłaś pierwsze bity, podobno. Tak. Ale potem te bity i te teksty weszły dopiero na salę prób, gdzie stały się żywą muzyką. Tak, i potem zostały w pełni zaaranżowane. Bo początkowo to były takie bardzo wstępne te formy. Tak, tak. No i potem może teksty nas zainspirowały w stosunku w kierunku, w jakim to ma iść, wszystko. No, praca nad tym albumem była w pewnym sensie takim dużym przedsięwzięciem. To był taki duży, długi proces, bardzo rozwijający. Bo od samego grania przeszliśmy potem do studia, gdzie nagrywaliśmy w sumie sytuację live'ową. Tak, a potem jeszcze produkowaliśmy to wszystko. A potem to jeszcze było cięte i przetwarzane i ja jeszcze się dogrywałam, więc w zasadzie gruby taki recykling. No. Dokładnie. Ten Kochanowski brzmi naprawdę niezmiernie współcześnie, bo tutaj połączyliście nie tylko jazz z elementami improwizacji, ale rap, muzykę elektroniczną, naprawdę mnóstwo tutaj wpływów, których wy oboje zresztą już poruszaliście się wcześniej, czy próbowaliście gdzieś dotknąć, prawda? Tak. Są też wiolonczele, tak. Bo też gramy wiolonczeli. Michał Barański gra na wiolonczeli. Właśnie. Także na dzisiejszy koncert zaplanowaliśmy, że będziemy grać na trzy wiolonczele i perkusję. Tak zaaranżowaliśmy na ten materiał. Co tam jest podanka, co do mnie? Więc już się nie mogę doczekać. No w każdym razie te przełamania gatunkowe, no mi bardzo bliskie. Słucham muzyki bardzo różnej, a nawet mam tak, że jeśli robię coś w jakimś danym gatunku stylistycznym, to staram się słuchać wszystkiego innego, tylko nie tego. Więc wtedy do mnie przychodzą różne, przeróżne inspiracje. Więc jako jazzman, teraz nie słuchałem, tylko bardziej właśnie hip-hopu, więc teraz może hip-hop powinienem słuchać, nie wiem czego. Klasyki albo jazzu. Etno. Etno. Albo ciszę. Właśnie ciszę. Ty już wcześniej szukałeś i podjąłeś współpracę z różnymi artystami, no właśnie, z sceny tej jazzowej mocno, bo przecież współpracowałeś z Kozą, ten dynes też się pojawił, więc już takie ciekawe połączenia się z twojej strony i w twoim, powiedzmy, CV artystycznym pojawiły. Tak, ale projekt z Pauliną wydaje mi się, że był chyba pierwszy, że może nie ukazał się, ale już jakby chyba w sumie Paulina i wtedy z Kozą w podobnym momencie może to było tworzone, no ale bardzo spodobało mi się pracowanie z ludźmi, którzy śpiewają bądź rapują. Wydają odgłos paszczą. Po prostu jest to dla mnie, w pewnym momencie po prostu zaczął mnie bardzo męczyć taki saksofon proszący się o uwagę. I zaczęło mi dużą satysfakcję z tworzenia muzyki, która może być bardziej wsparciem dla kogoś innego. Co jakby nie mam z tym, w sensie nie jest dla mnie i tak proste, bo mam coś takiego w sobie, że ta moja muzyka jednak jest jakby ciężko przechodzić jakby obok niej, że jak to powiedzieć. Ona nie jest tłem. Nie, no właśnie często jak nie jestem, pomimo tego, że chcę bardzo, ale jeszcze do tego dojdę kiedyś. Ale to dobrze, bo właśnie to wznosi tę płytę na inny level. Tak. Jakby wokal i instrumenty, tudzież elektronika i to całe zaplecze, ale wy jesteście właśnie tymi głosami, które funkcjonują obok siebie, a nie któryś pod. Tak. To dobrze, Kuba. Ale jeszcze właśnie chciałbym, żeby bardziej ujarzmić moje muzyczne ego, chyba nie wiem, jak to nazwać. Bo muzyczny saksofon. Saksofon muzyczny. Znaczy, o saksofonie muzycznym. Może za jakiś czas to będzie inny instrument, bo słyszałam, że uczysz się grać na wielu instrumentach, które później wykorzystujesz, także... To
Prawda. Chciałbym w tym roku zacząć grać dużo lepiej na gitarze. O, gitara ma za dużo strun dla mnie. Znaczy ja w ogóle nie lubię nigdy gitary. Był taki instrument, który mi jakby przeszkadzał. A teraz właśnie stwierdziłem, że wyjść naprzeciw. Może zacznijmy od ukulele. No właśnie. Ale to będzie bardziej w stronę gwiazdy rocka, czy klasyki jednak? Nie. Bardziej w stronę nawet nie wiem czego. Głębokiego indie. Dokładnie, no. Kiedyś jak był MySpace, w Polsce się pojawił i wszyscy mieli napisane indie. Myślałam sobie, że to wszystko jest z indie. Nie, bo to takie... Że po prostu jak to jest, że ta muzyka po prostu ci też są z indie? Tak. Pamiętam naszą rozmowę, to było gdzieś na początku, przy okazji chyba pierwszej twojej płyty wydanej w serii Polish Jazz, kiedy dużo rozmawialiśmy o twoich doświadczeniach, o Kopenhadze, o mieszaniu różnych stylów, gatunków, światów. I właśnie ty mówiłeś, że w sumie to ty nie chcesz się zatrzymać, czy być cały czas w tym środowisku jazzowym. I ty nie wiesz, czy za chwilę nie wylądujesz w świecie muzyki całkowicie rozrywkowej, popowej. No, tak się dzieje coraz bardziej, ale też czuję, jak już trochę w tym jestem, że też chyba powoli tęsknię za czymś, coraz jakąś muzyką instrumentalną, więc będę trochę bardziej w przyszłości do tego wracał, ale prawdopodobnie w innej formie niż kiedyś. Jeszcze nie wiem do końca, ale jakby no, prawdopodobnie będę w sobie tak trochę bujał się pomiędzy. Nie wydaje mi się, że bym kiedyś osiadł w czymś na stałe, że na przykład znajdę jakiś tam swój styl i będę na przykład 7 płyt w tym stylu. Ja jestem tutaj troszeczkę starsza, można powiedzieć, że miotam się trochę dłużej i wciąż się miotam. Mało tego, mam nadzieję, że będę tak się miotać chyba do końca. Tak. Też jakoś nie widzę tego, że w końcu przyjmę jeden gatunek i chociaż pewnie mój management albo wydawca chciałby. No właśnie. Ale niestety, to się nie wydarzy. Bo wtedy jesteś chyba jest na rękę może dla publiczności, że właśnie mają cały czas... Mają jakieś spodziewanie. Spodziewanie się, nie? Tak. Ale ja właśnie lubię trochę, jakby powiedzieć, uderzać im w twarz. Na ostro. No dobrze. A powiedzcie, jak to było z tą serią Polish Jazz? Czy przedstawiliście im gotowy materiał i po prostu była zgoda na wydanie, czy plany były już wcześniej? No bo jednak to jest bardzo specyficzne wydawnictwo. Paulina też nie jest wokalistką jazzową. Ja też nie. Nie silisz się tutaj na... właśnie nie było miejsca na skat mój. Nie było. Tego typu śpiew. No, ty często rapujesz, zupełnie innego jakby języka muzycznego tutaj używasz. A jeden z największych w tej serii Polish Jazz. No, wydaje mi się, że jazz dzisiaj bardzo ewoluuje. Że te granice się coraz bardziej... Nie ma już szuflad, są całe półki. Nie ma, jazz nie ma granic. Jazz jest dzisiaj drogą do robienia tego, czego chcemy. No, wydaje mi się, że ostatecznie ta płyta chyba się najbliżej jest do jazzu w tym wszystkim i tego, czym dzisiaj jest jazz, wydaje mi się, że dobrze to, że to tam trafiło. To też daje może ludziom jakąś że czują się spokojni po przesłaniu tej płyty, że mogą być sobą, że nie muszą być w żadnych ramach. No i... No tak, w jazzie cały czas mówi się przecież o tej wolności, tym braku granic na scenie, kiedy się gra, a jednak te szufladki gdzieś tam, prawda, funkcjonują cały czas. Tak. No i jest to zdecydowanie polska płyta. Polish Jazz. Dokładnie tak. I tutaj symboliczne i ważne z perspektywy tego, co mówiłaś o kobietach, jest to, że jesteś czwartą wokalistką, która się pojawia w tej serii. Która polizała ten jazz. Symulator. To prawda, to jest bardzo miłe, aczkolwiek też zaskakujące, jak tak się temu przyjrzeć głębiej. Mam nadzieję, że to otwiera jakieś przypomnienia o tym, że miejsce dla kobiet też tam jest. To bardzo, bardzo ważna perspektywa, myślę.
Kuba powiedziała się, że już pewne zobowiązania, nie zobowiązania, bardzo tak mocno nazwałeś wasze dalsze plany, jakby już coś gdzieś miały one jakiś kształt. Tak. Ja bym nie chcecie jeszcze zdradzać oczywiście. Ja mogę zdradzić, ja po prostu bardzo cenię sobie tę naszą współpracę przy tej płycie. Myślę, że przekopaliśmy dużo, dużo, dużo tematów tam i z wielką radością zaprosiłam Kubę do współprodukcji mojej płyty solowej. To wszystko prawda. Także bawimy się dalej. Jest to miejsce na dalsze posuwanie granicy, czym jest muzyka dzisiaj. Dokładnie. Muzyka jazzowa, niekoniecznie. A Paulino, mówiłaś o tym właśnie, że no tak trochę się miotasz między różnymi inspiracjami, pomysłami, projektami. Rita Pax teraz wraca w końcu. Odkrywacie też przeszłość z tego, co słyszałam. To prawda. Tak, gramy teraz piosenki składu Breakout, Piotra Nalepy, Miry Kłosińskiej i tych wszystkich składów, które się, prawda, przetoczyły przez lata w Breakoutie. Jest to bardzo przyjemne. Zaczęło się od męskiego grania. Miało to być też podobnie jak tutaj jednorazowy koncert i skończyło się płytą i wieloma koncertami. Coraz bardziej wzruszające to jest, bo właśnie ostatnio w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie urodziła się Mira, pojawił się na przykład pierwszy klawiszowiec składu Blackout i Breakout i na przykład miał swoje jakieś odczucia i doświadczenia związane z tym koncertem i myślę sobie, że to jest ważne i coraz bardziej czuję, że trochę to jest nieważne, co się gra, w sensie czy to są autorskie rzeczy, czy to są rzeczy, które już istniały, bo w tym jakby przekopuje się różne te atomy, które wciąż są tymi samymi atomami i czasami czuję, że czas nie istnieje i ta muzyka tą swoją magią po prostu umie coś hibernować z tej energii. To jest bardzo piękne. W sumie mnie wzrusza, bo już jestem stara i się wzruszam. Ale cudowne jest to i to może być puenta naszej rozmowy. Tak naprawdę nie silicie się, nie szukacie właśnie usilnie jakichś inspiracji. Tylko to życie przynosi te rzeczy, które później okazują się perełkami, które szlifujecie i oddajecie nam, słuchaczom. Trochę tak jest, że im więcej też się tworzy, im więcej się obcuje z różną materią muzyczną, tym bardziej człowiek przestaje być zachłanny, a ta jakby taka hojność tego takiego współpracowania, tych energii sprawia, że po prostu trochę jakby gdzie by człowiek nie usiadł, to jest mu dobrze, jeżeli umie być sobą w danym projekcie i to jest super. Myślę, że to jest jazz. Tak, ja w ogóle bardzo się cieszę, jak są zawsze takie wyzwania, żeby zaaranżować czy coś zrobić właśnie z czyjąś muzyką, bo w pewnym sensie to jest tylko, że korzystamy z tych dźwięków, ale układamy je po swojemu, wykonujemy, jesteśmy sobą. I jest to w pewnym sensie tylko ograniczenie. Tak. Takie, że dźwięki już są wybrane, czy słowa. To jest jak ubranie. Każdy wygląda w nim inaczej. Tak. Może to może być ta sama marynarka. Jak komponuję muzykę, to właśnie zawsze sobie daję jakieś ograniczenia. Myślałam, że układasz sobie jakieś ubrania. I po prostu czasami sobie ograniczam, że to ma być takie, to ma być takie, a tutaj właśnie to ograniczenie, więc w końcu się to niczym się nie różni. Czy robię swoją muzykę, czy aranżuję. Tylko, że po prostu są dźwięki moje, albo nie moje, ale uważam, że dźwięki są tylko częścią tej wersji. Tak. Dziękuję bardzo. Niskie ciśnienie. Kuba Więcek. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.